Tak, Bożenko, porozmawialiśmy już o tym, jak szlagiery trafiły do Twojego życia, a tak naprawdę wiemy, że Twoja twórczość artystyczna rozpoczęła się nie w Polsce, ale los pokierował Cię do Anglii, tak? Tak. W 1974 zakochałam się w artyście rzeźbiarzu i tak powstała moja miłość do malarstwa. 2 lata studiowałam w Clarendon College, ale to było za mało, za dużo teorii, za mało warsztatów. Poznałam fantastyczną przyjaciółkę, która właśnie poprowadziła mnie taką super dróżką do Johna Townsenda, bardzo słynnego angielskiego malarza. No tak, on królową Elżbietę sportretował, tak? Tak. Drugą. Tak. Tak. Warsztaty prowadziliśmy 2 razy w tygodniu. Ja tam należałam do tej grupy 17 lat. Mieliśmy liczne wernisaże. Teraz wróciłam tutaj do Polski opiekować się moją kochaną mamunią, ale za mało mi tego wszystkiego i chciałabym właśnie stworzyć też taką fajną grupę artystów, malarzy i zaczynam właśnie od tej charytatywnej strony. Biorę dziążki do siebie, będziemy malować, będziemy się bawić i tworzyć. Jednym słowem, zupełnie nowa twórczość Bożeny Blow, bo charytatywna, tak? Tak, charytatywna. Drodzy Państwo, poznajemy coraz głębiej Twój los. Za chwilę poznamy Twoje prace. Niebawem aukcja charytatywna. Tak. No, dzieje się dużo w Twoim artystycznym życiu, bo teraz Twoim artystycznym miastem są Katowice, tak? Kochane Katowice. Kochane Katowice, proszę Państwa. Jednym słowem, powiedziałabyś, że co jest najważniejsze w Twoim artystycznym życiu poza szlagierami? Poza szlagierami i Mirek Szołtysek, malowanie. I miłość, proszę Państwa. No piękne podsumowanie tej części rozmowy. A skoro o Mirku Szołtysku wspominamy... Tak. Dobra, nie, inaczej. Coś za Twoimi plecami widzę. Tak. Zakryty obraz, tak. Pełna tajemnica. Widzę w Twoich oczach błysk, który podpowiada mi, że coś się rychtuje. Aha, godasz już po śląsku, jak w Katowicach mieszkasz? Próbuję. Jarunie, sprawdzimy to za jakiś czas w liście śląskich szlagierów, czy ona richtig ino maluje, czy robi coś, żeby jeszcze go dać. A może uchylisz trochę rąbka tajemnicy tuż za to? Troszeczkę, taką malą zajaweczkę, taka. Jarunie, kochani tak, Państwo. Więcej nie. Więcej nie, ale tak czy tak robi się szlagierowo. Na razie bardzo dziękuję. Okej, dziękuję serdecznie.